Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Jak widzicie, już żniwa są. Dawno mnie nie było na polach, ale nie było możliwości za bardzo. Na szczęście już pola są dostępne, więc można sobie działać. Pierwszy fancik i wyszedł teraz oto taki czubeczek. Znalazłem coś w tej grudce ziemi. Zaraz zobaczymy, co to może być. Czy to moneta, czy guzik. Bardzo, bardzo zaklejone. Coś takiego teraz znalazłem. No, kolor to trzeba kopać, tak. No, żelazo też kopię. Śledź od połatki, tak mówisz? Może być. Ciekawe jakie. Proszę bardzo, leży guzik, znaleziony wykrywaczem, ale nie kopany. Chyba polski guzik będzie. Zaraz przetrzemy go, ale PRL. Ojej, szkoda, że nie. O, taki guziczek. Mówiłem, że to najlepsze miejsce na tym polu. Od razu było widać. No, mamy guziczek pierwszy. Trafiłem coś okrągłego. Jest monetka. Jest monetka. Ale to będzie 10 groszy z PRL-u. Ale w najlepszym roczniku. 49. Taką oto łuseczkę teraz znalazłem. I taką siekierkę rozwaloną trafiłem. Proszę bardzo, tutaj jakby było jakieś oznaczenie. Otwieram szczoteczkę. Nie, coś jest. WS. Patrzcie. WS. Ciekawa. Będę miał szczęście dzisiaj na pewno. Taką podkowę fajną znalazłem. Teraz taką oto łuseczkę trafiłem. PRL to będzie. PRL 50 groszy, 40 chyba 9 rok. Znalazłem jakąś monetkę. Jest taka cieniutka, zieloniutka.
Ciekawe, co to. Co to może być? Może na podsumowaniu uda się rozszyfrować tą monetę, bo coś się rysuje na niej. Ale teraz nie chce szurować. Musi odmochnąć ta moneta delikatnie. Umyję ją w domu. Znalazłem jakąś monetkę. Zieloniutko. Co to może być? 5 groszy z drugiej RP. Chyba tak. Zaraz ją umyjemy. Oj, nie mogą. Wodą. Chyba to będzie to, 5-groszówka. Tak, 5 groszy przedwojenne. Proszę bardzo. Prowadziłeś live przez 90 minut. Pamiętaj o przerwie, grosiku, żebyś nie skończył zawałem. TikTok dba o zdrowie. I znalazłem coś w tej grudce ziemi. Patrzcie. Coś okrągłego. Chyba to jest jakaś monetka. Chyba perelek będzie. Taką monetkę teraz znalazłem, ale niestety nic na niej nie widać. Znalazłem przypadkiem jeszcze taki jakiś chyba krzemień. Proszę bardzo, widzicie? Troszeczkę ociosany. Oddam go do konserwatora zabytków. A tymczasem będę kończył dzisiejsze poszukiwania i zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci i złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Troszeczkę tych rzeczy wyszło na tym ściernisku i zaczynamy od góry. Ten oto przedmiot. To jest szpilka od niemieckiej pałatki namiotowej z II wojny światowej Wehrmachtu. Są jakieś sygnaturki, tutaj jakieś cyferki. Proszę bardzo, pierwszy raz taką znalazłem. Kolejnym przedmiotem z tego samego okresu będzie ta łuseczka, taka przerdzewiała z flaka. Widzicie, o, zjedzona strasznie. Tutaj mamy jakieś łuseczki karabinowe, dwa guziczki, tutaj jakiś perelek. W stanie nie najgorszym, ten guzik nie jestem w stanie zidentyfikować. Jakaś buteleczka. Tutaj jakiś krzemień sobie leżał, też go wezmę. Oddam dla konserwatora, może on będzie wiedział, co to może być. Taka jakaś siekiera wyszła rozwalona. Jak widzieliście na żywo, kto oglądał TikToka. Dwie monetki nieczytelne, ta bardzo zaklejona. Tutaj mamy cztery monetki z perelu. Jakaś podkładka. I 5-groszówka z drugiej RP. Proszę bardzo. I to możliwe, że też jakaś moneta z drugiej RP, tylko że bardzo, bardzo zjedzona. Wypad niezbyt długi, ale jak widzicie, dosyć owocny. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!